Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest odcinek Oh my god, 50 z Persony 3 Portable, jak i 15 sesja nagrywania tego let's playa. Szczerze powiem, dopiero teraz się obudziłem. Ale od razu nie zacząłem oczywiście tego let's playa, ponieważ wcześniej musiałem zrobić pewną sprawę. A tą sprawą było nagranie komentarza do kolejnej creepypasty gównianej! Tak, zamierzam zrobić kolejny odcinek past. Będzie nieco krótszy niż zwykle, ponieważ no, nie mogę na razie przez oczywiście sesję poświęcić całej mojej mocy na dłuższy odcinek creepypast. Pomyślałem sobie, że taki krótszy, bonusowy będzie całkiem fajną sprawą, nic się nie stanie. Tylko no, więcej filmików, więcej szczęścia, że tak powiem. Tak więc co dziś będziemy robić? Pogadamy dzisiaj z Fuku i zapytamy, czemu do Tartarusa nie możemy iść. W sumie pewnie wcześniej powiedzieli, ale nie pamiętam. Mitsuru i Akihiko dzisiaj tutaj nie ma, więc nie możemy pójść do Tartarusa. Ale tak czy inaczej, za niedługo wyjedziemy do Fukushimy. A no tak, zapomniałem. To mi przypomina. Jestem ciekawa, jak Yukari się miewa. Ona siedzi obok ciebie, czemu jej nie zapytasz? Nie wyglądała na zbyt entuzjastycznie nastawioną, kupując jej strój kąpielowy. No czemu nie wyglądałaś entuzjastycznie, kiedy kupywałaś swój strój kąpielowy? Ech. No cóż, to nie to, że nie lubię Fukushimy. Zwykle lubię być na słońcu i pływać w oceanie. Po prostu nie jestem na to gotowa tym razem. Czy raczej nie chce mi się tym razem. Hej Junpei, co tam czytasz? Magazyny sprośne? Znaczy gazetki? O chłopie, jestem na to taki gotów. Uważajcie, paniusie, nadchodzę. Czy to wszystko, o czym myślisz, Junpei? Lubię wyraz twarzy Fuki, jest taki dziwny. No, na pewno wiesz, jak zostawiać twoje kłopoty za sobą. Ja chciałabym zapomnieć o moich zmartwieniach tak łatwo jak ty. Musisz używać najbardziej twojego życia jak tylko możesz. Wiem, masz rację, ale wciąż. Czyli coś się ugryzie. Co to może być? Akihiko? Nie ma jego w pokoju. Okej, fuck y'all, idę spać. Ponieważ jestem zmęczony. Oh my god, za niedługo będą te rezultaty testów. Mam nadzieję, że dobrze mi poszło, bo chcę dostać prezent od Mitsuru Senpai. O. W środku statku Yakushima Bound. Czy tam Fukushima. Za niedługo... A, to już jedziemy! Okej, rozumiem. Za niedługo... Ja myślałem, że po tym jak wywieszą rezultaty egzaminów. Awesome! There it is! Yakushima! Fukushima, Junpei, ile razy mam ci to mówić? Ja jestem liderem i wiem najlepiej, co się tu święci. Mam nadzieję, że po powrocie nie wyrośnie nam ręka z czoła! Wow. Albo noga. So many tropical plants. Skąd wiesz? Przecież nawet nie jesteśmy na tym. No, chociaż można jakieś palmy zobaczyć z daleka. Take a look at that one. Rozchmurzcie się, kurde! Będziemy naładowani radioaktywnie, nasze persony będą miały lepsze umiejętności. Ale atmosfera jest wciąż ciężka. It's totally amazing, huh? Man, this is so awesome! I'm not even kidding! Przydałby się wam entuzjazm Junpei'a. Junpei-kun. The Kirijo Family Fukushima... O! Będzie Resident Evil. Wow! It's like we're in an episode of Lifestyles of the Rich and Fabulous. Szkoda, że nie możemy popatrzeć na tą willę dokładnie. Mamy tylko jedno zdjęcie w tle. Welcome back, my lady. We won't be here long, but I'll be relying on you during our stay.
You have maids? No oczywiście, przecież to jest bogaczka, nie? And you must be her schoolmates, correct? Welcome to the Kirijo Vacation Home. Welcome. Please follow me. O kurde, przy okazji muszę OBS-a wystawić tak, o, bo chcę widzieć, ile już czasu się nagrywa, już 5 minut. Is this the right place? No raczej! Dude, real life maids. Może któraś z nich to jakieś wytrenowane zabójcy? Może to Berta z Black Lagoon? I knew she was from an important family, but this definitely confirms it. Jestem właściwie w sumie ciekaw, jak to by było życie tak ze służącymi. Oh my god, I are a pirate! Podbije 7 mórz. Mężczyzna przyszedł do pokoju z oddalonych drzwi. It's good to see you. Tak. Ja pierdzielę, Mitsuru! Oh, he left. Was that her father? Mitsuru, w jej żyłach płynie piracka krew! Dude, talk about scary. Hej, hoi, butelka rumu! No właśnie, dobra robota, Junpei. Don't be stupid. O, zapomniałem, że Akihiko z nami jest. We won't be here long, but make yourself at home. Sweet. Oczywiście! Skorzystamy z tego. Hey, you wanna go to the beach? It's right there. Ja bym wolał posiedzieć na dachu. Dude, this place rules! Come on, let's go! What? Already? No a co? Trzeba korzystać z życia, tak jak to powiedział Junpei. Sure, but let me get changed first. Then I'll see you there. I'm not gonna waste a single minute. Ale Junpei jest naprawdę podniecony i tak właśnie trzeba się zachowywać. O! Plaża! Może zobaczymy jakieś zdeformowane kraby. Dziewczyny zaraz za niedługo przyjdą. Got my sandals on? Giving my feet a chance to breathe. Wow, Junpei, jaki zarąbisty strój. Czapka odwrotnie nałożona, po prostu bym ciebie nie poznał. Yep, summer's here. Ulepimy bałwana? Darn, there's nothing out there I can use as a marker. Too bad, I was hoping for a good swim. What's with that swimsuit? What about it? Nie pokazujcie mi, nie interesuje mnie to. That tight fit's nasty, man. But they're better for swimming. You must be joking. We come all the way to the beach and you're gonna train? A czemu nie? What's wrong with that? You got a better idea? No właśnie, chcesz do Tartarusa pójść? Damn right I do. It's summertime at the beach. I've got the perfect activity. Lepiej nie bałwana. Oh hey, they're here. Śnieg? What? Cześć. Say hello to contestant number one, Yukari Takaba. As you can see, she's chosen a bold design, quite unexpected. It takes a lot of confidence to pull off a swimsuit like that. Is that umbrella taken? Oh, and here we have the lovely Miss Yamagishi. Wow, Fuka. I had no idea you were so... I mean, you should wear a swimsuit more often. Weź się uspokój. Nie patrz na jego metapoda! Oh, come on, there's nothing to be embarrassed about. Stop that creepy laugh, you perv. No właśnie. And here's our final contestant. Hmm? Is something wrong? Wow. Ja pierdzielę z kwiatkiem? You're beautiful. Musisz wszędzie być stylowa, nie? Yeah, your skin is flawless. Did you already put on sunscreen? No, not yet. Maciek, Maciek. Junpei do ciebie szepcze. Which one's your type? Powiedziałbym Mitsuru, ale jako że jestem politycznie poprawny i jeszcze, i zaraz ktoś będzie się tutaj obrażał, no nie? Jak na przykład feminazistki, powiem I'm not interested. Nie jestem zainteresowany. Man, this is great. I'm in heaven. Nie, jesteś na plaży. How about a swim? Okay. Charge! Whoa, I'm not letting you win that easy. Wiecie co? Fajnie by było, jakbyśmy widzieli to w formie scenki czy coś w tym stylu. Ponieważ tak to każdy se może. E? Czujesz się niezbyt dobrze.
Jakby ktoś ci obserwował. Zmutowany krab! Te uczucie ustało. Okej. Okay. Ta żadna nie jest w moim typie. Ja wolę węże rzeczne. Że tak powiem. Cześć Mitsuru. Czy to miejsce nie jest fajne? Przychodziłam tutaj często, kiedy byłam młoda, ale nie pamiętam, żeby wyglądało w ten sposób. No to wygląda na to, że nie przychodziłaś tutaj zbyt często, kiedy byłaś mała. Albo może jakiś reaktor wybuchł nieopodal. To by też wyjaśniało dużo rzeczy. Dziękuję Mitsuru Senpai, dziękuję ci tak bardzo. Mógłbym teraz umrzeć bez żadnego żałowania. A, rozumiem. Maciek-san! Pomóż! Junpei-kun jest ek! Ehe, lubisz to? Lubisz to, co? Junpei, jesteś okropny. Nikt nie może oprzeć się w plaskaniu dziewczyn na plaży. Ha, ha, ha. Zaraz cię obleję jeszcze bardziej wodą. Ej, to zapłacisz za to. Przyjmij to na klatę. Ach, to jest takie miłe miejsce. Czemu Stupej zawsze musi być tutaj i wszystko niszczyć? Jesteś trochę... Daj spokój, Yukari, wyluzuj się, szczerze powiem. Hej. Wszyscy... Wygląda na to, że wszyscy dobrze się bawią. To dobrze, to dobra rzecz, tak myślę. Nasze operacje podczas godziny mroku dają nam mnóstwo stresu, więc powinieneś trochę się zrelaksować i odpocząć. Pod parasolem... najlepsze miejsce jest pod parasolem. Czy najbardziej optymalne raczej. Tak, zapiszmy. Save pointy zawsze na propsie, nieważne gdzie jesteś. Let's go. Chłopie, gdzie idziesz? Eksplorować florę i faunę. Nigdy nie baw się sam na plaży. No to co teraz mam zrobić? A, już wychodzisz? Oczywiście, że nie. Ach, martwiłem się o ciebie. To mówimy o plaży. W końcu to są dziewczyny w bikini. Czego możesz bardziej zapytać? O co możesz jeszcze bardziej chcieć? Czy coś? Ja bym chciał... loda o smaku gumy do rzucia. To by się przydało. Ale hej, dobra. Chyba to wszystko. Spierdalam! Już się nabawiłem. A! Jesteś do dupy. No cóż, ja zostanę jeszcze dłużej. Na razie! Evening. Chyba nic więcej nie można było robić. W międzyczasie przy wejściu do willi Kirijo. It's been a while. Arg! I'm glad that you're in good health. Our guests are residents of the dorm, I presume. I'm sorry for bringing such a crowd. I heard you told them about the incident. Why did you hide it so long? I wasn't hiding it. I've told you time and again. None of the blame is yours. But... Two in harmony surpasses one in perfection. That has been our guiding principle. Since the Kurijo family separated from the Nanjo group. O, odniesienie do Persony Jedynki! Otóż... W Personie Jedynce była pewna postać. On nazywał się... Chyba Kei Nanjo i... Też był z takiej bogatej rodziny, też miał swojego własnego tego... służącego i tak dalej. No, niestety ten służący ginie na początku gry, ale to... No, to nie zmienia faktu, że jest dziany koleś. W sumie to podoba mi się bardzo w Personach to, że mimo tego, że nie są ze sobą aż tak bardzo powiązane, no poza może jedynką i dwójką, no i trójka i czwórka też w pewnym sensie, ale też odniesienia do innych części są. There are things in this world that cannot be accomplished alone. No matter how many sacrifices you make. Na przykład ten. W
Personie 4 na samym początku oczywiście, to nie będą takie wielkie spoilery. Jest taka dziennikarka, której to ciało zostało odkryte, no nie? Ona nazywała się Mayumi Yamano, czy coś takiego, no nie? I główna postać Persona 2 Eternal Punishment nazywa się Maya Amano, więc hej! Lubię naprawdę takie rzeczy. Nawet jeżeli we wcześniejszej gry się nie grało, to niczego nie tracisz, ale jak grałeś, to podłapujesz te wszystkie odniesienia. Rozstrzelam ich, kurde, będziecie chodzić na desce. I've made preparations to disclose everything. Everything? There's a girl named Takaba in your group, correct? For her to awaken to her power, it must be fate. Father? No i zajebiście. Tak, pokój recepcji. Wszyscy zebrali się po nagłym zaproszeniu mi tego. Ojca Mitsuru. From what I understand, Mitsuru has already given you the short version. Oh, yes. Well, it's true. We adults are to blame. If I could have atoned for it with my life, I would have done so. Now, I have no choice but to rely on you. What my father wanted to create with those monsters' power was a time manipulation device. Przypomina mi się Chrono Trigger. Czy mieliście zamiar nazwać to Epoch? That's what he was trying to do? Imagine, if you could control the flow of time, eliminate unwanted events before they occur. Ta, ale za tym też inne rzeczy się kryją, no bo jak zmodyfikujesz coś, co się stało już wcześniej, to będzie miało wpływ na przyszłość. Dajmy na to na przykład... No nie wiem. Wiem, że to dość ekstremalny przykład, ale podam go. Druga wojna światowa, obozy koncentracyjne, Holokaust i tak dalej, no nie? W teorii, jeżeli by się to wyeliminowało, to tak, z jednej strony dobrze by się to zrobiło, ponieważ no, to było coś strasznego i... Tyle ludzi zginęło, że to było coś okropnego, no nie? Ale z drugiej strony to jest tak jakby doświadczenie, to naprawdę pokazuje, do czego ludzie są zdolni. Nieodpowiedni ludzie w nieodpowiednim miejscu. I właśnie problemem może być to, że taki Holokaust może wydarzyć się kiedy indziej, w przyszłości. Ponieważ ludzie tak naprawdę tylko w teorii by wiedzieli, że to jest coś strasznego, że wiecie, nie byłoby czegoś takiego w praktyce i tak dalej. I no, i poza tym też by zmieniło to bieg historii niemiłosiernie. Na przykład dać, kurde, jaskiniowcom, nie wiem, broń laserową, wszyscy by się wymordowali. Nie, takie coś nie jest potrzebne nam. However, under my father's direction, the research began to stray from its original goal. In his later years, my father seemed to have only nihilism in his heart. Chyba dostanę w pierdol za to, co wcześniej powiedziałem, ale takie są fakty. Now that I think about it, przynajmniej teraz wiemy, że historia tak w ten sposób nie może się powtórzyć. I ludzie właśnie do tego dążą. To jest jedyna pozytywna rzecz, która wyszła z tego. It's only natural that you want to know the truth, and it's my duty to tell you. O, myślałem, że czarna godzina się stała. Stary film jest grany na dużym monitorze w pokoju. What's this? This is the only existing footage of the accident, recorded by a scientist who was at the scene. Wiem, co teraz będzie. Wygląda na scenę wypadku. Jakość wideo jest bardzo... No, jakość zostawia sobie wiele do życzenia. Co
powoduje, że twarz mężczyzny jest nie do rozpoznania. No. My employer has become obsessed with a loathsome idea. This experiment should have never even been conceived. I'm afraid what I've done will result in an unprecedented disaster. But if I hadn't, the entire world may have paid the price. The entire world? Please, listen carefully. The shadows that were amassed here have been dispersed as a result of the explosion. To end this nightmare, you must eliminate all of them. I am to blame for this. I knew the risks, but I was blinded by the promise of success. And so I didn't raise any objections. It is all my fault. O, teraz widać jego twarz. Ej, cześć koleś, jak się tu przeteleportowałeś. O! Trochę podskoczyłem, nie spodziewałem się tego. Mężczyzna był widzialny na ekranie przez krótki moment, ale wideo zakończyło się po ogromnej eksplozji. Dad? Tak, to jest ojciec Yukari. You mean... that was... father. His name was Eiichiro Takaba. He was the head researcher at the time. A very talented man. But we are the ones who are responsible. We pushed him to continue the research. The Kirijo group is to blame for his death. I can't believe it. So that means my dad caused it all? No ale został do tego, jakby to powiedzieć, no sprowokowany. W końcu powiedział przed chwilą, że zmuszali go do tego. The Dark Hour, Tartarus, the people who died in that incident? It was all his fault? Nie, to nie była kompletnie jego wina. You okay? So that's why you were hiding this? Because you felt sorry for me? Is that it? No, Takiba, I don't want your pity. Yukari wybiegła. Takiba. Shouldn't someone go after her? Niech zgadnę, kto to będzie. O, oczywiście. Please go after her. Pewnie. Thank you. Zdecydowałeś się iść do Yukari. I believed in him for so long. This is too much. Znalazłeś Yukari stojącą na plaży. Lupiński-kun. Remember what I told you at the hospital? How my dad died when I was little? You understand now, right? He died in that incident. Nobody knew the truth, so there were all sorts of rumors. Because he was in charge of the research team, people were really mean to me and my mom. O kurwa, ależ oczywiście jebani ludzie, nienawidzę ich. We even had to move a few times. To musiało być ciężko. Yeah. But all this time I kept telling myself it wasn't his fault. To nie jest jego wina. To jest wina tych, którzy nim kierowali. I loved him a lot and I believed he'd never do anything wrong. I received a letter back in the spring. It was from him, written 10 years ago. Maszyna czasu, nie? It cracked me up because even though it said to my family, it was pretty much all about me. That only made me believe in him more. When I found out I had a special power, I thought it was fate. I was scared. But I thought if I cooperated with the Kirijo group, I might find out what really happened. No i raczej ci się to udało. That's why I agreed to fight using my persona. But it turns out, all of that was for nothing. To nieprawda. You're just trying to make me feel better. Why does reality have to be so harsh? I tried so hard to fight my fear, and this is what I get. Maybe I'm just jealous of Mitsuru Senpai. I mean, why my father and not hers? W sumie to ma sens. I'm a horrible person, aren't I?
Nie, nie jesteś. Well, you're just Mr. Perfect. O. Nothing ever fazes you. And now you've got the nerve to try and tell me how to feel? Stop acting like you have all the answers. Ja nie mam wszystkich odpowiedzi, uspokój się. You don't know anything. I'm sorry. My head's a mess. I'm so afraid. I don't know what to do anymore. I'm totally lost. Tell me. What should I do? Ale powiedziałem, że nie mam odpowiedzi na wszystko. Zostań z nami i walcz. Huh? You know, you really are one of a kind. I'm sorry for acting like this. You've lost your parents too. Tak naprawdę to nie, ale okej. But I'm all right now. I'm used to dealing with stressful situations. Anyway, thanks for listening. Nie ma problemu. Let me guess. Senpai asked you to bring me back, right? W sumie... przyszedłem, bo chciałem. Ooh, you're such a gentleman. Thanks. Yukari się uśmiecha, mimo tego, że ma łzy w oczach. A niech będzie. No. Hey! O, oczywiście, jak zwykle, Junpei musiał zepsuć wszystko. Odtrąciła mnie! Junpei, ty chuju! Jeez, what's taking you so long? Everybody's waiting. It's almost the dark hour, so you should get back. Huh? Oh yeah, that's right. Hmm? Did I miss something? Nie, niczego nie ten. I almost forgot. It doesn't matter where you are when the dark hour comes. Jeez, it's just common sense. Even I remembered. You know, I've been thinking lately. Once you awaken to the power of Persona, you remember everything that happens during the dark hour. It's like trading away your innocence. In exchange for power, you can no longer look away from the things you don't want to see. No, tak jakby. So, I guess I'm stuck with you guys, huh? Yep. Now that that's settled, let's get back. Let's go. Hmm? Wygląda... czujesz, że ktoś cię obserwuje. Mimo tego zdecydowałeś się, by powrócić. Znowu ten krab zmutowany! Pewnie w wodzie jest gigantyczny i na mnie się patrzy.